Cześć, cześć, cześć. Witam się z Wami w czwarty grano i przyszła ta chwila, czyli rozdanie na 600 subskrypcji. Wczoraj tych subskrypcji było już 605, ale po dodaniu filmiku z losowaniem i opowiedzeniu o tym, jakie są zasady, że nie lubię, jak ktoś pisze, tylko biorę udział, jedna osoba się wypisała i dzisiaj po dodaniu rozdania kolejna, czyli poszło do 603. No trudno, taki los, po prostu nie zawsze każdemu to, co powiem, się spodoba. I jest, po prostu jest ok. Nie zmuszam nikogo do oglądania moich filmików. Ja jestem osobą bardzo szczerą i zawsze w tych filmikach będziecie dostawać szczerość i tylko szczerość. Także u mnie nie ma owijania w bawełnę. Ale to tyle. Pozytywne rzeczy, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo wszystkim za 600 subskrypcji. Jak wczoraj pamiętam, że mówiłam do mojego Andrze, o Jezu, jak fajnie by było mieć 100, a tutaj już jest 600. Po prostu wow. Ja wiem, że mi to nie idzie tak szybko jak niektórym youtuberkom, gdzie one po prostu 100 dziennie dostają nowych lajków, nowych subskrybentów. Może mój kanał nie jest aż tak ciekawy, ale po prostu jest jaki jest. Ja nie będę nic zmieniać tylko po to, aby dostać większą ilość osób, bo po prostu no nie ma co udawać czegoś albo kogoś, kim się nie jest. Także ja jestem taka, jeżeli mnie lubicie, to subskrybujcie albo po prostu zostańcie ze mną. Także mam dla Was rozdanie na 600 subskrypcji, ale najpierw ogłoszenie parafialne. Słuchajcie, bo dzisiaj jest czwartek. Ja za tydzień w czwartek wylatuję do Polski na 9 dni. Także, jeżeli we wtorek pojawi się filmik z losowaniem z dzisiejszego filmiku, we wtorek ten co będzie. Także, jeżeli osoba, która wygra, będzie osobą mieszkającą w Polsce, ja tą paczuszkę wezmę ze sobą do Polski i po prostu nadam ją na Poczcie Polskiej, bo w sumie będzie mi też dużo taniej, bo stąd przesyłka do Polski potrafi wyjść mi nawet 7-8 funtów. Także fajnie będzie, jeżeli po prostu wtedy wyślę tą paczkę z Polski. Ale jeżeli osoba, która wygra, będzie z Niemiec albo powiedzmy z Anglii, z UK, to będzie musiała być cierpliwa i poczekać, aż ja wrócę z tej Polski, żeby tą paczkę nadać, bo nie chcę jej targać do Polski i płacić nie wiadomo ile za przesyłkę, skoro tutaj na przykład do Anglii kosztuje mnie tylko 3 funty. Ja wiem, że to jest tylko parę funtów, ale już ta paczuszka sama w sobie jest warta coś i plus nie lubię płacić bez sensu za... Nienawidzę płacić za przesyłkę, o powiedzmy tak, bo to jest takie w sumie, wiecie, jak coś Wam daje, to jest to namacalne, jak ja sobie coś kupuję, to jest to namacalne, a przesyłka, nawet jak kupuję książki, nienawidzę, dlatego właśnie zawsze kupuję książek więcej, żeby mieć darmową przesyłkę. Dlatego właśnie proszę Was bardzo, 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 jeżeli wygra ktoś z UK, czy z Niemiec, albo innego kraju, a nie z Polski, bądźcie cierpliwi i poczekajcie troszkę dłużej na paczkę. Myślę, że i tak warto brać udział w rozdaniu, no bo lepiej mieć paczuszkę później niż wcale, prawda, jeżeli na Was trafi. No a tak jak mówię, jeżeli będzie to osoba z Polski, to paczka zostanie nadana z Polski. Wątpię, że w czwartek mi się udało, jak będę w Polsce, ale w piątek wtedy na przykład nadam paczkę. Także bardzo, bardzo, bardzo Was proszę o wyrozumiałość tym razem. I co? Zapraszam do konkursu. Najpierw pokażę, jakie są rzeczy, a potem jakie są zasady. Koperta jest przygotowana, słuchajcie. Ja sobie tutaj wszystko wysypię na... Wszystko? O nie, widzicie? Jeszcze jedna rzecz. Dobra, zaczynamy od pierwszej rzeczy. Jest to Skin Iceland, marka robiona ekskluzywnie dla Marks & Spencera. I to jest Berry Lip Fix. Ja tego tylko raz użyłam, raz nakładając na palec, żeby tylko zobaczyć. To jest, to ma taki fajny pocień fioletu. I... No jest okej, okay, mi się wydaje. Wiecie, ja tylko raz tego spróbowałam i to jeszcze było tak, że nawet nie wiedziałam, że to jest kolorowe, robiłam to w nocy, ale po prostu mam za dużo produktów do ust w tym momencie, a jak wiecie, przeprowadzam się niedługo, także to jest naprawdę praktycznie nowy produkt. Wzięłam tylko na raz, na palec, zresztą tutaj widać, zobaczcie. Widzicie? Ja nawet nie wiem, czy to jest ta tubka, którą wzięłam na spróbowanie, bo wiem, że miałam takie dwa, także możliwe, że ten w ogóle nawet nie był wyciśnięty. Także taki produkt jest produktem pierwszym. Skin do ust, produkt specjalnie robiony dla Marks & Spencera. Kolejną rzeczą są dwa blushery z Mua. Jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy, słuchajcie. Także zależy, jaką macie karnację, albo można sobie oba zmiksować. Takie dwa. Kolejną rzeczą, którą mam dla Was, jest Sanctuary Spa krem do rąk. On jest świetny, ja sama mam ten sam krem. Uwielbiam, uwielbiam. Fajny zapach, fajnie nawilża te dłonie i nie trzeba co chwilę łapać po krem. Także bardzo fajny krem, oczywiście też jest nowiutki, 30 ml. Kolejną rzeczą są dwa cienie, słuchajcie, cienie z Kiko.
w numerze 1830, czyli niebieski i różowy. Te cienie były kupione i one były, słuchajcie, tylko raz zesłoczowane, czyli dotknęłam palcem, żeby zrobić swatcha. Po prostu nie chodzi o to, że kolor mi nie odpowiada, ani nic. Nakupowałam tych cieni i tak naprawdę używam ciągle paletek, a nie cieni pojedynczych. Nawet jak gdzieś jadę na wyjazd, ale może ktoś na przykład woli właśnie pojedyncze cienie sobie wrzucić do torebki, jak gdzieś jedzie na weekend i wie, że na przykład zrobi sobie różowy make-up albo niebiesko-różowy, cokolwiek, bo te kolory można fajnie połączyć. Także dwa takie kolory nowe z Kiko. W innych rozdaniach będą też inne kolory. I słuchajcie, maseczki, które bardzo, bardzo Wam się spodobały w filmiku maseczkowym. Także pierwsza, która chyba była najbardziej przez Was lubianą maseczką, to były dwie maseczki Flaminga. Jeden to jest ten, Pink Flamingo. Drugi to jest ten Flamingo. Mam dla Was też lamę, która wywołała mega dużo komentarzy. Mam dla Was jednorożca. Mojego unicorna kochanego. Oraz pieska z TK Maxa. Czyli te pięć masek też jest do wygrania. Jak wiecie, wszystkie te maseczki sprawdziły się u mnie niesamowicie. Wszystkie Wam polecam i na pewno kupię. Ja je kupowałam i tak podwójnie z myślą o Was. I proszę bardzo, są tutaj. Czyli taki trochę zwierzyniec do rozdania, jeżeli chodzi o maseczki. Plus produkty, które już włożyłam, czyli blusher, lip balm sam, krem do rąk i dwa cienie. Także myślę, że rozdanie jest całkiem fajne na 600 subskrypcji. Także zapraszam Was już dzisiaj do komentowania. I teraz zasady. Tak jak mówiłam, bądźcie cierpliwi, to jest pierwsza zasada, bo nie wiadomo, kto wygra. Drugą zasadą jest to, że oczywiście trzeba subskrybować mój kanał. I trzecią zasadą jest nie pisać, nie zrobię tak, bo wtedy może być za bardzo, za bardzo namieszane. Także słuchajcie, jako że jadę do Polski, także pytanie tego odcinka, na które trzeba odpowiedzieć, jeżeli chce się wziąć udział w tym rozdaniu, to jest, jaki jest Wasz ulubiony słodycz, który możecie kupić w Polsce oczywiście. Bo jestem ciekawa, czy już jadłam, bo oczywiście mamy tu też polskie sklepy, ale wiadomo, są też produkty, których nie mamy tutaj w Anglii. Także słuchajcie, napiszcie mi Waszą ulubioną słodkość, którą można kupić w Polsce. Jeżeli na przykład czegoś nie zjadłam, to chętnie sobie spróbuję, bo w Polsce nie ma diety, słuchajcie, także to jest mój czas na to, żeby enjoy myself i mieć jeść, robić co się chce. Także słuchajcie, proszę pod spodem napisać w komentarzach tą właśnie rzecz, o którą proszę. Subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze, a ja jestem Wam dozgonnie wdzięczna i dziękuję. Buziaki, miłego czwartku. Buziaczki, kochani.